Więc na początku chciałbym powiedzieć, że gdybym mówił niewyraźnie, zbyt cicho, nie było mnie słychać, to proszę krzyczeć. Postaram się coś z tym zrobić. Słabo słychać. Słabo słychać? No postaram się trzymać mikrofon w ręce, aczkolwiek z moim machaniem rękami może być problem. Dobrze, więc nazywam się Adam Fuza. Aktualnie pracuję w SKI PLSA w Siedmiu w Katowicach na stanowisku programisty PHP. No i chciałbym zaprosić wszystkich na prelekcję o zwiększaniu produktywności programistów PHP. Jeszcze tylko chciałbym dodać, z czego wywodzi się ta prezentacja. Z kilkunastoletniego programowania wyciągnąłem kilka wniosków, które chciałbym przedstawić. Mam nadzieję, że wszyscy już wiedzą o informacjach, które będą w tej prezentacji. Bardzo bym się wtedy cieszył. Znaczy to, że mamy produktywnych programistów. Jeśli nie, gorąco zachęcam do zapoznania się z danymi. Więc na początku chciałbym powiedzieć, co oznacza termin produktywność. Produktywność jest to ilość optymalnej pracy wykonanej w danej jednostce czasu. Czyli po prostu, jeżeli dwóch programistów o dokładnie tych samych umiejętnościach wykona dokładnie ten sam kod, lecz jeden zrobi to w 8 godzin, drugi w 6, wiadomo, który jest bardziej produktywny. Więc co oznacza to w naszym przypadku? W naszym przypadku jest to nic innego jak maksymalne wykorzystanie możliwości komputera. Komputer większość rzeczy robi za nas szybciej, więc należy to wykorzystać. Jesteśmy programistami, więc potrafimy zrobić więcej rzeczy niż przeciętny użytkownik komputera. Możemy napisać jakiś automat, makro, skrypt. Potrafimy to zrobić, więc powinniśmy tego używać. Inna sprawa, która odróżnia nas od innych użytkowników komputera, jest to, że pracujemy na klawiaturze. Więc powinniśmy sięgać do myszki tylko wtedy, gdy absolutnie musimy. Zapewne większość zna już tą tezę, jeśli nie, no to radzę zacząć tak pracować. Kolejną z test wprowadzeniowych jest automatyzacja. Założenie główne jest takie, że powinniśmy automatyzować wszystko, co można zautomatyzować. Ogólnie, jeśli coś robimy po raz drugi lub jeśli wiemy, że będziemy wykonywać to dwa lub więcej razy, powinniśmy starać się to zautomatyzować. I jeszcze tytułem wprowadzenia przedstawię największych wrogów zwiększania produktywności. Jest to po pierwsze nadmierna duma. Niestety część programistów jest na tyle dumna, że twierdzi, że ja potrafię najlepiej programować, zrobię coś najlepiej i jeśli ktoś mi coś pokaże, to nie przyjmę tego. Czasem nawet podświadomie nie chcemy użyć jakiegoś rozwiązania, chociaż nawet wydawałoby się to logiczne, ale po prostu duma nam na to nie pozwala. Kolejna rzecz są to nadmierne przyzwyczajenia. Jesteśmy czasem już tak mocno przyzwyczajeni do pewnej rzeczy, którą wykonujemy od X czasu, cały czas tak samo, że nie chce nam się, nie mamy ochoty zmieniać, próbować nowego sposobu. No i trzecią rzeczą jest paradoksalnie lenistwo. Chcemy napracować się mniej, lecz zamiast napisać na przykład jakieś makro, które zrobi to za nas kilka sekund, a napisanie go stracimy kilka minut, przebiegamy na przykład przez wielki plik tekstowy i wykonujemy ręcznie operację, gdyż z lenistwa nie chce nam się tego makra napisać. Więc może przejdźmy do pierwszej części prelekcji. Praca z aplikacjami. Na początek podstawa, czyli wielokrotny schowek. Zapewne większość z Was już go używa. Jeszcze większa część używa go w zintegrowanym środowisku programistycznym. Jednak wielokrotne schowki w środowiskach programistycznych mają zdecydowany minus. Działają tylko w obrębie tego danego programu. Nie możemy przenosić kilku rzeczy pomiędzy aplikacjami, pomiędzy różnymi elementami systemu. Natomiast rozwiązanie ogólnosystemowe, na przykład Clipix lub dowolne inne tego typu narzędzie, umożliwia nam kopiowanie. Więc jak działa, to jedynie kilka słów, bo zapewne wszyscy się domyślają. Nie musimy, w przypadku jeśli chcemy skopiować kilka rzeczy z jednego programu do drugiego, nie musimy kopiować, przechodzić do drugiego programu, wklejać, wracać, kopiować, wklejać. Przełączanie kontekstu zabiera czas, lecz tylko zaznaczamy pierwszą rzecz, drugą, trzecią, czwartą, kopiujemy wszystko, przechodzimy do drugiego ekranu, wciskamy w kombinację klawiszy, na przykład Ctrl-Shift-V, żeby było blisko Ctrl-V. I pojawia nam się okienko, z którego możemy wybrać na trzy sposoby. Pierwszy, który odradzam z tego powodu, który powiedziałem wcześniej, czyli myszą, ale starajmy się nie sięgać. Drugi to klawiszami strzałek i trzeci, którego powinniśmy starać się stosować, to jest dla pierwszych 9 pozycji po prostu naciskamy odpowiedni klawisz 1, 2, 3 na klawiaturze, następuje wklejenie.
Kolejną ciekawą rzeczą wielokrotnego schowka jest tymczasowe przetrzymywanie fragmentów kodu lub tekstu. Czasami potrzebujemy gdzieś na chwilę przetrzymać kawałek tekstu, który będziemy za chwilę wklejać. Musielibyśmy otworzyć jakiś notatnik, wkleić to, za chwilę go użyć. Jeśli mamy wielokrotny schowek, skopiujemy to i nie martwimy się, że za chwilę skopiujemy co innego i to nam się napisze. Potem jeszcze kilka rzeczy. To cały czas jest w buforze. Gdy będzie nam potrzebne, przechodzimy, wklejamy. Kolejną jeśli użyje się odpowiednich dodatków do Clipixa, może to być przechowywane także pomiędzy sesjami otwarcia komputera. Natomiast podstawowa wersja po zamknięciu komputera tracą się dane. Kolejnym z programów, którym chciałbym omówić, jest Enzo Launcher firmy Humanizer, który ogólnie rzecz biorąc skupia się na szybkim uruchamianiu i przełączaniu aplikacji. W jaki sposób działa? Po prostu przechwytuje całkowicie przez nas nieużywany klawisz Caps Lock i po naciśnięciu klawisza Caps Lock dowolnej aplikacji w dowolnym miejscu w systemie otwiera się okienko nie przesłaniające nam zresztą całego widoku, w którym możemy wpisać polecenia dla Enzo. Najważniejszym z poleceń jest oczywiście otwieranie aplikacji. Przykładowo, jeśli chcemy w dowolnym miejscu w systemie otworzyć sobie Operę, wciskamy Caps Lock, wpisujemy Open lub OTAP, aby było szybciej, i wpisujemy część lub całość nazwy. Enter, otwiera nam się Opera. Przy czym chciałbym jeszcze nadmienić, że Enzo Launcher ma bardzo dobry sposób podpowiadania danych. Czyli zazwyczaj wystarczy sekwencja 3-4 klawiszy i odpowiednia komenda zostanie uruchomiona, przełączona. Kolejną rzeczą, która przyspiesza pracę, jest przełączanie aplikacji za pomocą Enzo Launchera. Nie musimy albo sięgać po mysz, albo wciskać Alt-Tab i przebiegać przez kilkadziesiąt, choć mam nadzieję, że nikt tyle nie otwiera okienek. Po prostu naciskamy Caps Lock, wpisujemy Go, wpisujemy część nazwy aplikacji. Zazwyczaj, tak jak mówiłem, wystarczą 3-4 znaki. Wciskamy Enter, przechodzimy do tej aplikacji. Dużo szybciej niż innymi sposobami. O ile druga komenda, czyli Go, działa na aktywnie otwartych okienkach systemowych, szczytując ich nazwy, o tyle, aby otwierać coś za pomocą pierwszej, Open, musimy to zapamiętać. Zapamiętywać można albo otwierane programy, albo URL. Zapamiętywanie jest równie proste jak otwieranie. Po prostu, jeśli to ma być URL, jak na powyższym przykładzie, zaznaczamy wybrany URL, naciskamy Caps Lock, wpisujemy Learn as Open lub LTAP, nazwę pod komendy, pod którą chcemy, aby to było zapamiętane, w tym przypadku Dropbox. Wciskamy Enter, od tego czasu możemy używać Open Dropbox. W równie prosty sposób jest łączenie tego z programami. Po prostu zaznaczamy w dowolnym, czy to Total Commander, czy zwykły eksplorator Windows, zaznaczamy plik, wciskamy Caps Lock, Learn as Open, nazwa, koniec. Pozostałymi użytecznymi komendami z Enzo jest komenda szybkiej maksymalizacji i minimalizacji aplikacji. Min, max, wpisujemy, aplikacja odpowiednio reaguje. Również close i quit przydają się do szybkiego zamykania okna lub aplikacji. W zależności od aplikacji działają różnie, polecam zapoznanie się. Enzo Launcher niestety, jak zapewne wszystkie programy, ma kilka luk, które przydałoby się wypełnić. Części, które można by jeszcze bardziej zoptymalizować. Za pomocą zintegrowania ich ze skryptami, autochrutki, o którym będzie za chwilę, można na przykład rozszerzyć możliwości launchera. Największym z minusów Enzo Launchera jest niemożliwość odpalania programów lub URL w kontekście zaznaczonego słowa. Przykładowo, chcemy, aby dowolne słowo, które zaznaczymy w dowolnej aplikacji, czy to notatnik, czy środowisko programistyczne, czy cokolwiek, chcemy, aby po wcisnięciu Caps Lock i wpisaniu Open Translate natychmiast nam się otworzyła stronka z przetłumaczonym tym słówkiem lub jakiś program, który automatycznie tłumaczy. Tutaj jest przykład na stronę. Za pomocą skryptu, w tym miejscu chciałbym tylko wtrącić, że wszystkie skrypty są dostępne na stronie internetowej, można je pobrać, strona będzie widoczna na końcu, więc zapraszam, jeśli ktoś ma ochotę do ściągania, używania, wpisania lepszych
Jeśli tak, to polecam również do wysłania do mnie, gdyż trzeba się rozwijać cały czas. Więc za pomocą tego skryptu możemy w prosty sposób, jak już wspomniałem, podpiąć translator. Możemy wykonać dowolną inną operację. Przykładowo chcemy zainicjalizować program, który będzie uruchamiał się w kontekście zaznaczonego pliku. Po prostu zaznaczamy dowolny plik, wpisujemy open, na przykład open with notepad, tak zdefiniowaliśmy komendę, otwiera się z danym programem. Manager haseł, kolejny z programów podstawowe założenie przechowywania haseł zapewne wszyscy znają, nie będę go omawiał, jednak z punktu widzenia zwiększania produktywności ważniejsze jest druga jego opcja, czyli możliwość uruchamiania programów połączonych z automatycznym logowaniem, czy to do dowolnych paneli stron URL, czy to przez Puttiego do SSH. Na przykładzie jest zaznaczone, no troszkę niewyraźnie to widać, w każdym bądź razie sposób odpalenia Puttiego, zakładamy oczywiście, że nie mamy klucza, by włączyć się automatycznie, sposób, podpinamy po prostu hasła, zaznaczamy program, przepraszam, wpisujemy po prostu w Putin, zachowujemy sesję, tutaj podpinamy hasła, które w bezpieczny sposób są przechowywane w KeePassie i wówczas poprzez użycie jednego skrótu klawiszowego Ctrl-U otwieramy automatycznie logując się do Puttiego. Dokładnie w ten sam sposób działa logowanie do paneli online. Tak, mam pytanie, czy to nie jest jednak w pewnym sensie zagrożenie bezpieczeństwa, że czy poprzez wirus, czy przez inne metody mogłyby być te hasła wykradane przez osoby obce? To znaczy, no tutaj są sprzeczne opinie, bazując na przykład na tym, co próbowaliśmy ustalić. No jeszcze druga rzecz, zapominanie haseł po prostu, wyraźnia warunki systemu. Zapominanie haseł to oczywiście, jeśli się samemu nie wpisuje haseł, to wiadomo, można go zapomnieć. Jednak ja przyjmuję zasadę, że mam kilka kopii baz danych KeePassa, włączanego głównym hasłem, przez który i staram się nie zapamiętywać haseł, tworzyć odpowiednio długie, skomplikowane hasła z kilkudziesięciu znaków. Natomiast co do bezpieczeństwa, no to polecam zapoznać się z dokumentacją. Tu są też sprzeczne opinie. Według mnie jest to bezpieczny program. Dane przechowywane są w postaci zaszyfrowanej. Dostęp do programu jest za pomocą jednego hasła lub hasła połączonego z kontem w komputerze. Natomiast w przypadku logowania do URL, jeszcze odnośnie bezpieczeństwa, dobrze, że Pan wspomniał, bo jest możliwość podpięcia oczywiście przesłania parametrów przez GET, czego nie polecam z wiadomych przyczyn, nie powinniśmy tego hasła podawać, jednak są dodatki do KeePassa, które umożliwiają przejście do przeglądarki i wstawienie haseł w odpowiednim elementy formularza, wówczas wysłanie haseł następuje tradycyjnie sposobem postęp. To tyle odnośnie KeePassa. Teraz przejdźmy do Total Commander lub dowolnego innego programu z gatunku tych programów. Ja używam Total Commandera, ale one wszystkie w zasadzie działają tak samo. Więc podstawową zasadą jest to, że starajmy się, jeśli to tylko możliwe, nigdy nie nawigować po katalogach. Przykładowo chcemy wejść 4 katalogi w dół, nie używajmy klawiszy strzałek, page up, page down. Wpisujmy po prostu początki nazw katalogu. Application, library, send, enter. Wchodzimy od razu dużo szybciej do odpowiedniego katalogu. Dlatego też nie powinniśmy używać nigdy nazw katalogów rozpoczynających się od podkreśleń, cyfr lub znaków specjalnych, dlatego że trudniej to wyszukać. Jeszcze jedną rzeczą, na którą bym zwrócił uwagę, to jest to, że dobrze jest skonfigurować sobie Total Commandera w ten sposób, aby do wyszukiwania nie potrzebował żadnych dodatkowych klawiszy typu Ctrl, Alt, Shift i tak dalej. Po prostu każde klawisze, które wpiszemy na klawiaturze, automatycznie powodują wyszukanie i przejście do odpowiedniego katalogu. Poniżej przedstawiam drugi pomysł na przyspieszenie pracy z Total Commanderem. Tworzymy sobie sztuczny, wirtualny katalog skrótów, w którym mamy skróty do wszystkich naszych używanych często katalogów w projekcie. Katalog skrótów, jak widać tutaj nieco zmieniłem tendencję i
użyłem podkreśnika. Dlaczego? Dlatego, że chodzi nam o to, aby katalog skrótu był na samej górze w pierwszym katalogu dysku. Czyli na przykład C, katalog skrótów. Nie będziemy tego katalogu nigdy wyszukiwać, dlatego możemy zacząć nazwę od podkreślenia. Dlaczego katalog skrótów jest użyteczny? Dlatego, że Total Commander ma bardzo użyteczną komendę. Control Backspace przechodzi do głównego korzenia dysku i ustawia pozycję na pierwszą pozycję z katalogu, czyli nasz katalog skrótów, jeśli go tam ustawimy. Wciskając Enter, automatycznie jesteśmy w naszym katalogu. Możemy dostać się do dowolnej używanej aplikacji. Z dowolnego miejsca dwoma naciśnięciami klawiszów przechodzimy na często używane miejsce w projekcie. Total Commander, podobnie jak Enzo, można by jeszcze nieco rozszerzyć. Jedną rzeczą, której nieco brakuje w Total Commanderze, jest synchroniczne poruszanie się po katalogach. Przykładowo, w pracy często muszę synchronizować pliki pojedyncze pomiędzy gałęzią branchową i trunkową. Struktura katalogów jest taka sama, niektóre pliki muszę porównać, więc wówczas musiałbym w jednym oknie przechodzić kilka katalogów w głąb, w drugim wykonywać dokładnie to samo. Do tego jest napisany kolejny skrypt, także do ściągnięcia, w autochotki, który po naciśnięciu jednego skrótu klawiszowego, na przykład F12, włącza nam tryb synchronicznego poruszania. Przechodząc w jednym oknie do odpowiedniego katalogu, automatycznie przechodzimy w drugim. Możemy synchronizować pliki, zmienić katalog, synchronizować. No, jeśli nam synchroniczne poruszanie nie jest potrzebne, wyłączamy go po prostu. Kolejną rzeczą jest automatyczne uruchomienie i przełączenie do okna z otwartym katalogiem skrótów. Jak już wspomniałem wcześniej, możemy utworzyć sobie katalog skrótów, więc dobrze by było, aby móc się dostać do niego z dowolnego miejsca w systemie. Tak co? To jest bardzo cenna informacja. To bardzo dobrze wiedzieć, jak tutaj mówi kolega, pod Ctrl B jest coś, co możemy to wykonać. Ja osobiście przyznam, nie znałem, nie wiedziałem, bardzo cieszę się, że uzyskałem tą informację. Osobiście nie. Osobiście staram się nie przechowywać haseł nigdzie poza kipasem. Więc i na to pytanie. Więc niestety nie znam sposobu na polepszenie haseł. Ale wracając do tematu. Jak już wspomniałem, mamy utworzony katalog skrótu, za pomocą którego potrafimy szybciej przenosić się do naszych aplikacji. Przydałoby się więc, aby była możliwość otworzenia go w szybki sposób za pomocą skrótu z dowolnego miejsca systemu. Nie tylko gdy jesteśmy już w Total Commanderze, tylko jak jesteśmy w dowolnej innej aplikacji. Do tego służy kolejny skrypt, który po podpięciu do Enzo za pomocą jednej komendy, na przykład openc, aby było krótko, uruchamia nam automatycznie Total Commandera lub wybiera aktualnie otwartą wersję Total Commandera i automatycznie wchodzi do tego katalogu skrótu. Z dowolnego miejsca w systemie możemy przejść do katalogu, uruchomić szybciej. Skróty klawiszowe. No tu zapewne wszyscy się już z tym spotkali, że powinniśmy nauczyć się tylu skrótów, ile jest możliwe. Idealnie byłoby wszystkie używane, ale wiadomo, jak jest w praktyce. Jak nie powinniśmy się uczyć skrótów klawiszowych? No, z doświadczenia wiem, że czytanie dokumentacji, wykuwanie skrótów na pamięć nie ma najmniejszego sensu i tak tego nie zapamiętamy. Natomiast stosuję od dłuższego czasu i się sprawdza bardzo prostą technikę. Za każdym razem, gdy wykonam coś myszą lub wykonam coś nieoptymalnie, gdyż na przykład rozszerzyłem zaznaczenie za pomocą klawisza strzałek zamiast za pomocą skrótu, cofam to, co wykonałem i wykonuję to samo skrótem. Jeśli go nie znam, to szukam dokumentacji, wykonuję to samo skrótem. Gwarantuję, że po 3-4 takich cofnięciach i wykonaniach ponownych skrótem zapamiętacie skrót, nie trzeba będzie sięgać do myszki lub wykonywać nieoptymalnie. I do tego w niektórych
niektórych programach, na przykład PHP Storm, ale także Eclipse, są programy, na przykład Key Promoter, które jeśli wykonamy coś nieoptymalnie, czyli za pomocą myszy, wyświetlają nam bardzo ładny komunikat. Mogłeś to wykonać za pomocą skrótu, na przykład Ctrl-A. Wykonaj to w ten sposób. Ze skrótami klawiszowymi jest silnie powiązane AutoHotKey lub podobne języki. Ja osobiście używam AutoHotKey, mimo że jego składnia pozostawia wiele do życzenia, a dokładnie mówiąc jest tragiczna, ale posiada duże możliwości, więc przedstawię może możliwości tego języka. Jest to operacja na plikach, kopiowanie, usuwanie, ale także otwieranie, zapisywanie, czytanie z plików, uruchamianie aplikacji, otwieranie i pobieranie danych z URL, w tym także operacje na pobranych danych, umożliwia także przełączanie programów, wysyłanie klawiszy do programów. Najprościej można to ująć w ten sposób, że nagrywamy daną sekwencję klawiszy. Oczywiście nie nagrywamy, tylko zapisujemy w postaci skryptu i odpalamy ją w dowolnym momencie. No i ostatnią z ciekawych możliwości języka jest obsługa Kotka. Co oferuje AutoHotKey? AutoHotKey oferuje tworzenie skrótów klawiszowych, lecz nie tylko skrótów globalnych, lecz także skrótów zależnych od aplikacji. Przykładowo, chcemy, żeby Ctrl-S w jednej danej aplikacji działało inaczej niż domyślnie, za pomocą naszego makro, ma wykonać coś innego. Lecz w każdym innym programie Ctrl-S ma zostać po staremu, czyli niezmienione. Oczywiście można to zrobić. Można też zrobić, że ten sam skrót w różnych aplikacjach będzie uruchamiał zupełnie różne makra. Z tym powiązane są sekwencje skrótów klawiszowych. Przypuśćmy, że chcemy podpiąć pod skrót 10 jakichś komend, których używamy. No i musimy myśleć, jaki akurat mamy wolny skrót, czy ten na klawiaturze będzie możliwy do użycia, nie, ten jest użyty, a możemy zastosować prostą technikę. Ustawiamy pierwszy klawisz, po którym naciśnięcie kolejnych klawiszy rozpocznie dane makro. Przykładowo klawiszem rozpoczynającym może być Ctrl-A, natomiast jeśli w ciągu sekundy lub zdefiniowanego czasu, czy standardowe sekunda, naciśniemy dowolny inny klawisz, wykona się odpowiednio makro. Przykładowo Ctrl-S, wykona się wtedy nasze zdefiniowane przez nas makro. Natomiast jeśli naciśniemy Ctrl-S bez poprzedzenia go naszym klawiszem funkcyjnym, zostanie wykonana normalna komenda. Można także zrobić, że po wciśnięciu pierwszej komendy i nie wciśnięciu kolejnych odpali się jakaś akcja domyślna. To rozwiązuje także problem nakładania się skrótów na skróty globalne. Albo w sposób pierwszy, czyli skróty zależne od aplikacji, działające tylko w danej aplikacji, lub poprzez poprzedzenie jej innym klawiszem. AutoHotKey. Oczywiście, jak już wspomniałem wcześniej, jest to język skryptowy, oferuje sporo możliwości, a więc za tym idzie, możemy napisać dowolnego skomplikowania makro, które automatyzuje to, czego aktualnie potrzebujemy, co używamy często. Przykładowo, często uruchamiamy pomoc. Ja często używam pomocy do automatycznego otworzenia danej komendy w PHP.net lub jeśli chcemy, aby w innym edytorze w danym pliku otworzył się manual AutoHotKey, możemy również to zrobić. Podpinamy po prostu do skrótu F1 skrypt także jest dostępny, który po naciśnięciu w miejscu, w którym jest kursor, rozszerzy zaznaczenie na daną. Wyślę zapytanie do odpowiedniej pomocy, tą, którą sobie zdefiniowaliśmy. To są przykładowe. Możemy użyć to, czego korzystamy najczęściej, podpiąć to w zależności nie tylko od aplikacji, ale od typu pliku. Wszystko pod jednym klawiszem. Podobną. I tu polecam... zniknęło. Tak, za chwilkę tylko
podłączę. Zanim się uruchomi, możemy kontynuować. Pomyśleć nad sobie jeszcze optymalizacją. Kolejną rzeczą przydatną jest możliwość szybkiego odpalania odświeżanego. Przypuśćmy, że pracujemy w projekcie nad aplikacją i w drugim oknie, na drugim monitorze mamy otworzonego Firefoxa. Coś zmieniamy, chcemy, aby Firefox nam się odświeżył. Co musimy? No przejść do tego Firefoxa, odświeżyć, czasem pojawi się okienko, czy chcesz wysłać dane ponownie, musimy to jeszcze raz wysłać. Natomiast za pomocą tego skryptu, będąc w danym programie, kończąc pisanie części kodu, wciskamy jedną sekwencję klawiszy, Ctrl-Shift-S, skrypt automatycznie przechodzi do Firefoxa, odświeża go, wraca do programu, niezauważalnie dla nas, wskutek czego tak jakbyśmy z niego nie wychodzili. Możemy kontynuować pisanie dalej, bez żadnego oderwania ręki od klawiatury. Natomiast widzimy w drugim oknie, Firefox się odświeża. No, widzimy rezultat swojej pracy bez zbędnych kliknięć. W podobny sposób możemy odświeżać wykonanie ostatniej komendy. Command line, cygwinie, podim, czymkolwiek. Przypuśćmy, że piszemy program w command line, i co jakiś czas potrzebujemy go odpalić. No więc jeśli skończymy pisać, to wychodzimy do command line, klikamy strzałkę w górę, enter, wykonuje się ponownie. Można to również podpiąć do skrótu, wciskamy Ctrl-Shift-F na przykład i automatycznie w oknie obok odpalany zostaje ten program. Nie musimy znów odrywać ręki od klawiatury, nie musimy nic zbędnego wciskać, jeden skrót, widzimy od razu po co wpisaliśmy. Działa to nie tylko w środowisku. Przykładowo edytujemy coś w Podim i chcemy automatycznie odświeżyć stronę w Firefoxie. Lub zmieniamy plik w Total Commanderze i też chcemy odświeżyć coś w Firefoxie, gdyż to jest z tym powiązane. W dowolnej aplikacji wciskamy ten plik Firefox na drugim monitorze nam się odświeża. Jest także możliwość, oczywiście jeśli ktoś pracuje na jednym monitorze, aby program nie powracał do programu, w którym aktualnie pracujemy. Gdyż byłoby to niezbyt logiczne, że odświeżamy Firefoxa i nagle nam to znika. Po prostu zostajemy w przeglądarce. AutoHotKey oferuje także ciągi znaków. To są ciągi znaków. Jest to zbliżone do skrótów klawiszowych, lecz pod względem funkcjonalności, gdyż można to podpiąć w zależności od dowolnej aplikacji. Lecz, co to są? Jest to dowolna sekwencja skrótów zakończona dowolnymi znakami końca lub można też nie używać żadnych znaków kończących. Jak już wspomniałem wcześniej, ciągi mogą być globalne lub zależne od aplikacji. Na przykład w jednej przeglądarce mogą znaczyć co innego, w drugiej mogą znaczyć co innego. Przykłady użycia. W aktualnej firmie mam kilka domen i kilka miejsc, wymienione trzy z nich, rozpoczęcia pracy. Jeśli chciałbym zapamiętać to w bookmarkach, no to tutaj mam 3x3=9, a tych miejsc jest jeszcze więcej. Staje się to dosyć nieoptymalne. Za każdym razem musiałbym wybierać lub wpisywać dosyć długą domenę. Natomiast przy użyciu hotstrings, przypuśćmy, że chcę na lokalnym środowisku odpalić sobie wyszukiwanie hoteli. Przechodzę do przeglądarki, wpisuję L, znaki końca, to wpisuję HW, znaki końca, automatycznie podpowiada mi się cały URL. Dowolną kombinację można wykorzystać. To, czego to jest także przydatne, nie tylko oczywiście do najczęściej używanych URL, ale także do rzeczy, które bardzo często wpisujemy. Na przykład adres mailowy. Zamiast za każdym razem w formularzu, na przykład gdzieś w Operze, w Firefoxie, w jakimś systemie logowania na forum, musimy podać maila. Wpisujemy go często.
Jeśli zastosujemy skrót globalny, który po wpisaniu E i znaki końca automatycznie nam wpisze mail. Jeśli ktoś ma dłuższy mail, to jeszcze większa oszczędność klikania. W wielu sytuacjach jest tak, że wystarczy tylko raz kliknąć myszą, już się jako podpowiadanie pojawia. Tak, ale żeby podpowiedziało, to trzeba wówczas zjechać klawiszami strzałek i wybrać odpowiednią pozycję w menu. W przypadku, jeżeli jest kilka domen, na przykład wpisuje pan D, podpowiada się domena D w logarytmie i od razu pojawia się kilka adresów, z których chcemy skorzystać, na przykład 5. Musimy wybrać na przykład 4 od dołu. No, ale jeżeli jest pierwsza, to... Jeżeli jest pierwsza, może być to szybsze. W każdym razie zazwyczaj nie jest pierwsza. Proszę zauważyć, 25% szans, że będzie pierwsza. Jeśli mamy 4 możliwości, jeśli mamy więcej, to szanse są mniejsze. Jeszcze odnośnie klawiszów końca. Ja osobiście używam znaku kończącego na Vesela i Backspace'a, dlatego że praktycznie nigdy nie są te znaki wykorzystywane podczas normalnego programowania. Przegrepowałem sobie naszą aplikację pod kątem tych znaków, ani raz nie były użyte. Poza tym, kolejną bardzo ważną rzeczą to jest to, że te znaki znajdują się zaraz obok siebie na klawiaturze, wskutek czego wciśnięcie ich jest błyskawiczne. Oczywiście znaki końca danego hotstrings nie muszą być zawsze takie same. Przykładowo jednocześnie mogą funkcjonować jak powyżej na DevSpace i tutaj mogą funkcjonować zakończone tabem. Przykładowo SD tab wpisze nam komendę jak powyżej. Oczywiście każdy od razu sobie można zastosować alias, ale jeżeli mamy kilka serwerów, musielibyśmy ten alias wpisać w konfigurację tych wszystkich serwerów. Natomiast tutaj w każdym, obojętnie jaki serwer odpalimy, dana kombinacja zostanie rozwiązana. Hotstrings mogą działać nie tylko w prosty sposób zamieniania jednego tekstu na drugi, ale także można pod nie podpinać, tak jak w przypadku skrótów klawiszowych, dowolnego skomplikowania makra. Przykładowo automatyczne tworzenie nazwy klasy na podstawie nazwy pliku. Przypuśćmy, że jesteśmy w pliku library zb adapter example, wpisujemy komendę cl znaki końca, automatycznie zostaje wstawiony tekst klas zb adapter example. Czytał po prostu skrypt nazwę pliku, przekształcił odpowiednio do naszych potrzeb, jest gotowy. Ten skrypt także jest dostępny. Przeglądarki internetowe. No, to co tu dużo mówić, używamy ich cały czas, więc powinniśmy starać się używać ich także jak najwydajniej. O pierwszych dwóch metodach przyspieszania pracy już wspomniałem, czyli autoodświeżanie. Czyli programujemy bez wychodzenia z danego środowiska, odświeżamy sobie przeglądarkę obok. Drugi to są ciągi znaków, także wspomniałem. Przepraszam. I następną rzeczą są gesty myszy. Skoro już używamy myszy, to także róbmy to wydajniej. Kolejną rzeczą jest podpinanie Mac pod klawisze myszy. AutoHotKey oferuje możliwość nie tylko podpinania się pod skróty klawiszowe, ale także pod klawisze myszy. Przykładowo jest skrypt, także dostępny, który mamy dowolny fatal error czy też warning wyświetlony na ekranie przeglądarki. Normalnie musielibyśmy znaleźć ten plik w jakikolwiek sposób, jak tam szukamy, otworzyć, przejść do odpowiedniej linii. Natomiast tutaj zaznaczamy po prostu tego warninga, klikamy środkowym klawiszem, automatycznie otwiera się edytor lub środowisko programistyczne. Może być zróżnicowane. Ja na przykład używam dla plików będących w projekcie otwiera się środowisko, jeśli nie, skrypt to wykrywa, otwiera edytor i automatycznie przechodzi do linii, w której występuje ten błąd lub warning. Wiadomo, ile czasu zaoszczędza, nie musimy nic szukać. I jeszcze tutaj taka przy przeglądarkach mała dygresja, Opera dla Firefox. Firefox, no wiadomo, niezastępiony do deweloperki Firefox, jednak przy standardowym poruszaniu się po stronach, czy to sprawdzaniu dokumentacji, czy to po prostu chodzeniu sobie po internetu, wydajniejsza wydaje się być Opera. Dlaczego? Jeśli włączymy to w konfiguracji, ma lepsze cache'owanie stron. Przykład, otworzyłem stronę tester, przeszedłem 10 stron do przodu i zacząłem mierzyć czas. Cofnąłem się 10 stron, powróciłem do tego samego miejsca.
Dzięki cache'owaniu Opera wykonała to w 38 sekund, Firefox 53 sekundy. Kolejną ciekawą rzeczą Opery jest to, że zapamiętuje dane, które są wpisane do formularzy. Na pewno każdemu z Was zdarzyło się, wpisujemy kilka lub kilkanaście zdań lub całą rozprawkę w jakimś formularzu, klikamy wyślij i nagle jakiś fatal error, cofamy się, nie mamy nic, co wpisaliśmy, takie kable, musimy wpisać to od początku. Natomiast w przypadku Opery cofamy się i mamy wszystkie dane w formularzu zapamiętane. Maksymalne możliwości, wykorzystanie możliwości zintegrowanego środowiska programistycznego. No więc to jest program, którego używamy najczęściej, co tu dużo mówić. Warto się dobrze zastanowić, jaki program wybrać. Ja tu nie sugeruję żadnego, może być sugerowane pisanie PHP Storma, aczkolwiek nie piszę, że to jest najbardziej produktywne i używajcie tego. Po prostu chciałem zaznaczyć, że starajcie się sprawdzać nowe środowiska. Być może funkcjonują one wydajniej, być może są lepiej dopasowane do waszych potrzeb. Nawet jeżeli takie środowisko trafi po miesiącu testów do kosza, to i tak nie będzie to czas stracony. Więc jak? Patrzą. PHP Storm. Więc cechy środowiska pod względem produktywności. Pod względem produktywności środowisko powinno w jak najlepszy sposób oferować wyszukiwanie. Wyszukiwanie po nazwie klasy, nazwie metody, nazwie pliku. Dobrze by było, gdyby umożliwiało stosowanie znaków stylu gwiazdki określającej część nazwy pliku. Jeśli części nie pamiętamy lub nie chcemy wpisywać lub chcemy grupę wyświetlić. Co jeszcze powinno operować? Jak najlepsze podpowiadanie kodu? No wiadomo, czym podpowiadaczka szybciej i czym podpowiadaczka lepiej nam podpowie, szybciej zadziała, więcej podpowie, mniej będziemy musieli wpisywać, tym jesteśmy bardziej produktywni. Nie musimy klepać części kodu, który sam się wpisze. Z tym jest dosyć powiązana automatyzacja. Środowisko powinno jak najwięcej rzeczy wykonywać za nas. Przykładowo automatyczne tworzenie zmiennych, wyodrębnianie metod, tworzenie stałych. Wszystko, co tylko się da zautomatyzować, środowisko powinno umożliwiać. No, idealnych nie ma. Aczkolwiek PHP Storm dosyć się rozwija w tym kierunku i starają się jak najwięcej dodawać metod. Przypuszczam, że inne środowiska dokładnie tak samo, ale należy starać się poznać te metody i używać ich, zamiast ręcznego na przykład wpisywania, przenoszenia części kodu do innych metod. Szablony kodu. Szablony kodu oferuje każde środowisko, przypuszczam większość używa osób, jeśli nie wszyscy, natomiast za chwilę przedstawię też niekonwencjonalne sposoby użycia szablonów kodu, które jeszcze bardziej potrafią przyspieszyć pracę. Kolejną cechą produktywnego środowiska jest dobra obsługa skrótów klawiszowych. Idealnie by było, gdyby każdą operację, którą możemy wykonać, by można było podpiąć do niego skrót klawiszowy. No wiadomo, ideał nie istnieje, jednak czym więcej operacji można podpiąć pod skróty klawiszowe, tym lepiej. No i oczywiście szybkość działania. Środowisko powinno działać szybko. Jednak wychodzę z założenia, że to nie prędkość środowiska powinniśmy dobrać do komputera, tylko prędkość komputera powinniśmy dobrać do tego, żeby środowisko i to, którego chcemy używać, działa najwolniej, działało jak najszybciej. Założenie jest takie, żeby nie było podczas jakiejkolwiek operacji opóźnienia, czekania. Jeśli czekamy na coś, no to tracimy ten czas, jesteśmy mniej produktywni. Dalej. Środowisko to jest najważniejszy program, więc należy, i tutaj już nie prawie wszystkie, tylko tutaj należałoby znać wszystkie używane jego skróty klawiszowe. Jak się tego nauczyć? No to tak jak mówiłem wcześniej, najlepiej, jeżeli zrobimy coś nieoptymalnie lub myszą, cofamy, robimy jeszcze raz. Przykładowo możemy zaznaczać za pomocą klawisza strzałek, lecz możemy też zaznaczyć za pomocą skrótu klawiszowego, który zwiększa nam zaznaczenie, metoda, klasa i tak dalej, dużo szybsze. Dalej. Skróty klawiszowe już były. Następnym krokiem. Tak, co? To tylko założenie.
Więc przypuszczam, że jeżeli wpadniesz w taki nawyk, to będziesz używał skrótu do każdej możliwej komendy. Czy to na przykład utworzenie nowego katalogu w środowisku, czy to rozszerzenie na przykład zaznaczenia, które normalnie rozszerzałbyś strzałkami, a wiem, że już możesz rozszerzyć ten. Ile czasu zajmie mi nauczenie się tych skrótów? Od zera skrótów się nie uczymy. Po prostu jeżeli wykonujesz daną akcję, przypuśćmy, że wyodrębniasz jakąś metodę i chcesz tego skrót poznać. Wyodrębniłeś, zauważyłeś, zrobiłem to źle. Cofasz się i wykonujesz to jeszcze raz skrótem. Wiadomo, straciłeś ten czas. Z doświadczenia wiem, że zazwyczaj jest to 3-4 razy, potem już zapamiętujesz ten skrót klawiszowy i używasz go normalnie. No myślę, że wszystkich, które są dostępne w środowisku. Jeśli to się może wydawać trudne, bo jak ty sobie wydrukujesz dokumentację i widzisz to, taką listę skrótów, to może być nieco przerażające. Jednak gdy stosujesz tą technikę, że cofasz i szukasz w dokumentacji, wykonujesz to, podświadomie to zapamiętujesz. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, że ten skrót już pamiętasz. Dobrze, nie widzę kolejnych pytań odnośnie tego punktu, to przejdę dalej. Wyszukiwanie zamiast nawigowanie. Jeśli tylko możemy, starajmy się nie nawigować po strukturze projektu. Jeśli chcemy przejść do danego pliku, to nie przechodźmy, nie szukajmy. Jeśli tylko pamiętamy choć część nazwy, wyszukujmy to po nazwie klasy, po nazwie metody, po nazwie pliku. Dobrze jest, jeśli to wyszukiwanie umożliwia pisanie znaków w stylu gwiazdka, na przykład Z, gwiazdka, DB, gwiazdka, dopasuje nam wszystkie możliwości. Nie pamiętamy części nazwy, możemy to w ten sposób obejść. Ciekawą sposobem wyszukiwania, które oferuje część środowisk, jest wyszukiwanie za pomocą wyszukiwarki. Widać to na pomniejszym ekranie. Nie musimy wpisywać całej nazwy danej klasy. Wystarczy, że wpiszemy pierwsze litery z tej klasy. Przykładowo tutaj wpisujemy ZCC, odpowiada nam Z-Core. I jeszcze jakąś inną klasę. Wszystko, które pasuje do danego wyrażenia. Z punktu widzenia produktywności dobrze też jest, jeśli środowisko umożliwia wyszukiwanie i zastępowanie za pomocą z użyciem wyrażeń regularnych. I dobrze też, jeśli ktoś nie umie, przypuszczam, przy programie CHP to raczej wszyscy umieją, nauczyć się wyrażeń regularnych. Przykładowo, jeśli chcemy znaleźć lub zastąpić wywołanie kodu, który może być zapisany w różny sposób, na przykład z pojedynczymi lub podwójnymi cudzysłowami, ze spacją lub bez, wpisujemy regexpa, wyszukujemy i na przykład zastępujemy wszystko za jednym zamachem. Szablony kodu. Jak już wspomniałem, tradycyjne zastosowanie chyba znają wszyscy. Szablonów kodu powinniśmy używać do wszystkich instrukcji for each, if, switch i tak dalej. Szablon kodu można zdefiniować oczywiście w dowolny sposób. Sposób pierwszy, w którym musimy podać jedną zmienną, ona zostaje automatycznie wpisana w kolejne miejsca, z czym chcemy porównać i tyle. Sposób drugi, w którym wpisujemy zmienną, całkowicie od podstaw wpisujemy warunek, wpisujemy także sposób, w jaki ta zmienna się zmienia. Sposób utworzenia tego szablonu kodu należy dobrać do naszego stylu programowania, do tego, co używamy częściej. Po prostu piszmy live templates takie, jak najbardziej nam odpowiadają. Nie starajmy się bazować dokładnie na tym, co oferuje predefiniowane środowisko. Polepszmy to tak, jak tego używamy, tak, jak jest to nam najbardziej potrzebne. Ale używajmy tych szablonów kodu. Natomiast co do niekonwencjonalnych zastosowań szablonów kodu. Pomyślcie, ile razy wpisaliście w ciągu jednego dnia słówko this? Zapewne sporo. Więc czemu tego nie przyspieszyć? Jeśli zastosujemy szablon kodu, który po naciśnięciu setup podstawi nam this, ile czasu zaoszczędzamy? Ile razy tego słówka użyliśmy? Podobnie class, podobnie z true, false, ile razy użyliśmy tego słowa null, return true, return false, etc. Bo zauważyłem dwóch znaków, które muszę nacisnąć, a mają 14, to się może tragedia jest, tak? Nie potrafię programować u kogoś ściany do głowa, ale ta kurwa nie działa. No tak, ale zazwyczaj...
Zgadzam się, ale ile czasu programujesz na własnym komputerze, a ile czasu programujesz u kolegi? Nie, no zgodzę się z tobą, ale myślę, że czekają właśnie na coś takiego jak TETA. Dla mnie to jest osobiście już masakra, nie? To już przesadzasz. No, ja przecież nie mówię, żeby każdy tego używał, po prostu nie, staram się... Nie, ale poprzednią część twojego wykładu całkowicie konsola Linuxowa zawsze w 100%, tak? Wszystkie skróty... Dobrze. Dobrze, ja prezentuję programy na środowisko Windowsowe. Niestety jesteśmy na konferencji PHP-owej. Okay. Używam Linuxa, tylko w niektórych... Ale to samo na przykład jak do przepraszam. Używam Windowsa, dobrze, przyznam, ale jestem na konferencji PHP-owej, nie Linuxowej, to tylko chciałem zmienić. Natomiast ja nie mówię, że to są idealne rozwiązania. Jeśli w Linuxie są rozwiązania, to jak najbardziej korzystajcie z nich. To po prostu chodzi o sposób, żeby automatyzować wszystko, co jest możliwe do zautomatyzowania. Ja po prostu się nie zgadzam z tym, że no, ten etap to nie jest automatyzacja niczego. Tak ja mówię. No dobrze, tylko proszę na przykład... No nie, wszystkie takie skróty są możliwe do zapisania w konfiguracji. Przypuśćmy, może mam dokładnie do takiego samego zestawu w domu, w pracy, nie muszę nic konfigurować. Dodaję nowy skrót, zapisuję konfigurację, czytuję ją, mam, działa. Przy czym, oczywiście, jeżeli przejdziesz do innego edytora, czasami na przykład PSPad, notatnik, coś takiego i brakuje ci tego skrótu, ale jednak pamiętasz, jak to wpisać, więc wciśniesz te tab, nic się nie pojawi, no to wpisujesz po staremu. Ale to, że tam dwa znaki, których napisanie zajmuje 5 mikrosekund. Tak, ale ile razy w ciągu dnia tego używasz? No, nie najdą, ale polecam spróbować, ile to zaoszczędzi i to i czasu, i klepania po klawiaturze. Tak są? Zależy, co kto lubi. No, w takim razie proponuję programowanie w najprostszym notatniku bez żadnych funkcji. To jest największa przyjemność. Ja mam takie pytanie. Ile linii kodu jesteś w stanie dziennie wyprodukować i dlaczego uważasz, że to jest jakaś miara, która powinna mieć sens? Ponieważ przyspieszanie tego w jakiś sposób no, próbujesz tutaj nam udowodnić. No więc tak, ten kod i tak musisz wpisać. Czy wpiszesz, przypuśćmy, że no musisz wpisać słówko this, na przykład w danym fragmencie kodu. Więc skoro musisz je wpisać, bo nie masz jak go zastąpić, no to po prostu przyspiesz to. Disa używasz często. Tak samo na przykład return. Zamiast wpisywać return i ten, wciskam R, tab, automatycznie mi się to podstawia, wpisuję co chcę wrócić, dalej. No dobra, ale ile kodu tak naprawdę dziennie piszesz, powiedzmy na takiej zasadzie, że wiesz, to jest prosty formularz logowania, który masz w pamięci całej, po prostu musisz przerzucić z mózgu na powiedzmy bajty ten kod, a ile tak naprawdę piszesz kodu i myślisz nad nim współbieżnie i wtedy, kiedy piszesz, jednocześnie możesz myśleć albo nad algorytmem, albo nad czymkolwiek innym, a tak to robisz tego wtedy, stosując może coś takiego, robi się... Moto, który nie wiem, czy może jesteś, ale według mnie ciężko jest za nim nadążyć myślą, tworząc algorytm jednocześnie. Powiem szczerze, nigdy się nie spotkałem z takim przypadkiem. Ciężko mi sobie wyobrazić, o co pytasz. No, przypuszczam, że nie za bardzo rozumiem tego pytania. Dobrze, wracając i przechodząc dalej, bo widzę, że burzliwe dyskusje się rozwiązały. Podobnie można zautomatyzować wpisanie na przykład nazwy funkcji, pf, public function, podobnie private, protected, podobnie z samymi takimi komentami public, private, protected. Ekstremalnymi zastosowaniami są, jak widać, wpisanie tablicy, którą używamy rzadziej, także elementu klucz indeks. Także korzystam, jednak to są już takie stosunkowo rzadziej używane, oszczędzamy tylko jeden znak, więc nie jest dużo przyrostów. Natomiast co do szablonów kodu, niestety mają też parę minusów, jednak za pomocą skryptu możemy to udoskonalić. Przypuśćmy, że tworzymy dokument dla danej metody,
PHP Storm tworzy go automatycznie, jednak brakuje tego, co muszę wykonywać za każdym razem ręcznie, czyli przechodzić kilka linii w górę do pierwszego elementu, wciskać Enter, aby dodała się nowa linia i dopiero mogę zacząć wpisać opis metody. Więc można to zautomatyzować za pomocą powyższego skryptu, doda się dokument, automatycznie program przejdzie do odpowiedniej linijki, doda nową linijkę, mogę wpisywać bez tego żmudnego klikania tego, co robisz powtarzalnie cały czas. Praca z edytorem tekstu. No wiadomo, środowiska nie używamy cały czas. Czasem trzeba otworzyć jakiś dokument tekstowy, do tego zazwyczaj lepiej nadaje się edytor niż środowisko. No więc także przydałoby się wybrać produktywne środowisko. Jakie są jego cechy? No przede wszystkim jak najlepsza obsługa makro. Więc czym lepiej możemy makro zarejestrować, potem edytować, tym więcej możemy zaoszczędzić czasu. Praca z tekstem przeważnie sprowadza się do dokonywania powtarzalnych zmian. Więc zamiast robić to ręcznie, napiszmy jakieś makro. Kolejną rzeczą jest, dosyć ważne jest, aby edytor umożliwiał obsługę wyrażeń regularnych. Wiadomo, możemy łatwiej wyszukać, coś zmienić. Dobrze by było, gdyby wykrywał zmiany w plikach. Dzięki temu, zmieniając coś, jeśli plik zmieni się na dysku, nie nadpiszemy sobie zmian. I ważne też jest z punktu widzenia edytora, aby dobrze działał na dużych plikach. Operacje z plikami tekstowymi czasem zdarzają się naprawdę sporych rozmiarów. Ważne jest, aby z dowolnego rozmiaru plik tekstowy lub XML, SQL, cokolwiek, edytor otworzył szybko, wyszukał w nim szybko, aby było można zmienić coś też szybko. I kolejną przydatną rzeczą w edytorze jest kolorowanie składni. Jeśli optycznie składnia jest pokolorowana, możemy coś łatwiej zlokalizować w danym pliku. Dzięki temu łatwiej coś poprawić, łatwiej zakończyć pracę z tym plikiem. Sprzęt. No tutaj przejdę może do odwiecznej walki pomiędzy programistami a osobami, które ich zatrudniają. Jedne chcą najszybszy sprzęt, inne nie za bardzo chcą na ten sprzęt wydać pieniądze. Czemu oczywiście osobiście się dziwię, gdyż pracodawcy wydają sporo pieniędzy na utrzymanie programistów, natomiast nie chcą wydać stosunkowo niedużej kwoty na zapewnienie im szybkiego sprzętu, na którym oni nie będą tracić czasu i dzięki temu pracodawca także zarobi. No więc używajmy jak najszybszego sprzętu, aby na nic nie trzeba było czekać. To jest oczywista oczywistość, jak ktoś powiedział. Kolejna rzecz, używaj dwóch monitorów. Tutaj nawet nie mam tezy na poparcie tego, po prostu spytajcie kogokolwiek, kto używał jednego monitora, następnie przesiadł się na dwa, o jego zdanie. Sam zapewne powie, jaka jest różnica wydajności. No i czasem, jeśli ktoś ma już tym razem trochę większy zasób gotówki, bo drugi monitor podłączyć nie problem, trzeci trochę gorzej. Jeśli ktoś ma wystarczająco miejsca na biurku i funduszy na trzeci monitor, warto rozważyć użycie tego trzeciego. Czasem brakuje jeszcze tego okna, aby otworzyć. Tak co? Mój znajomy 6 używał i bardzo polecam. Powiem szczerze, nie używałem, ale nie zdziwiłbym się. Chyba ma dookoła. Przejdźmy dalej. Ogólne metody zwiększania produktywności. Twierdzenie, które powraca co jakiś czas, nie wynajduj koła na nowo. Czyli nie piszmy kodu, którego nie musimy pisać. Czyli pierwsze z podpunktów tego to dobrze poznajmy możliwości naszego frameworka. Czyli wszystko, co framework potrafi zrobić dla nas i oczywiście czasami są przeciwwskazaniem są kwestie wydajnościowe. Jednak jeśli to nie jest przeciwwskazaniem, to wszystko, co framework potrafi zrobić dla nas lub potrafimy zrobić bazując dla nim, rozszerzając tylko jego klasę, wykorzystujmy jego metody. Kolejna rzecz, korzystanie z gotowych rozwiązań. W sieci jest dużo skryptów, gotowych, całych rozwiązań, które wykonują pewne zadania. Jeśli jest możliwość użycia takiego rozwiązania i stosunkowo łatwe zaciągnięcie go do struktury naszego kodu, jakiej wymagamy, to użyjmy go. Ktoś już to napisał, ktoś to testował, ktoś znalazł błędy, które przypuszczalnie my byśmy także trafili i musieli poprawiać. I kolejną rzeczą jest wykorzystuj kod wielokrotnie. No i nie mam tu na myśli
Nie mam tu na myśli oczywiście Ctrl-C, Ctrl-V bezmyślnego, tylko starajmy się wszystkie metody wyodrębniać po klas abstrakcyjnych. PHP 5.4 będzie to obsługiwało jeszcze lepiej i starajmy się, drugi podpunkt wykorzystywania wielokrotnego kodu, wszystkie nasze skrypty zapisywać, żebyśmy nie tracili czegoś, co pisaliśmy już kiedyś i musimy wpisać ponownie. Kolejna rzecz, nie twórz nadmiarowego kodu. O ile nie tworzymy jakiegoś interfejsu, w którym musimy zaimplementować metody od razu, to nie piszmy metod, które wiemy, że nie będą od razu używane. No i po co? To jest tylko więcej kodu, co powoduje, że może więcej miejsc do wystąpienia błędów, kod staje się mniej czytelny. Jeśli będzie potrzeba zaimplementowania takiej metody w przyszłości, to się ją wtedy dopisze. Tak tylko stracimy czas i stworzymy mniej czytelny kod. Kolejna wersja, systemy kontroli wersji. Systemy kontroli wersji do pracy z projektami PHP. I tutaj chciałem tylko wymienić, że nawet jeśli jesteśmy jedynym deweloperem, pracujemy sami nad projektem, to warto użyć systemu kontroli wersji. Dzięki temu łatwiej można prześledzić zmiany, które zmieniliśmy, cofnąć się. Także polecam, nawet jeśli ktoś samemu pracuje nad projektem. W przypadku grup, no to już w ogóle nie ma o czym mówić. Do czego jeszcze można użyć systemu wersji? Osobiście używam i polecam używanie do przechowywania wszelkiego rodzaju skryptów, dokumentów tekstowych, preferencji użytkownika z programu. Wszystko, co ma postać tekstową, może być użyte w przyszłości, wrzucajmy do systemu wersji. Dzięki temu będziemy mogli z każdego pliku prześledzić, co się zmieniało i będziemy mieli łatwy dostęp, wszystko będziemy mieli w jednym miejscu. Wirtualne maszyny. No więc do czego mogą się przydać? Kolejny kwiatek Windowsowy. No, zmieniłbym bardzo chętnie na Linuxa, jeśli bym mógł uruchomić wszystkie programy, które chciałbym używać. To naprawdę bardzo chętnie bym zmienił. Krótko, tak robisz. Dobrze, wracając do tematu, nie będę tu poruszał tematu Linuxa, bo z większością sali nie wygram. Wracając do tematu. Do czego mogą się przydać wirtualne maszyny? Na pewno do testowania nowych rozwiązań. Przypuśćmy, że musimy zrobić rozwiązanie w nowym, na przykład wersji PHP lub jego dodatku, lub też odwrotnie. Mamy jakiś zamieszły skrypt, który działa tylko na jakiejś archaicznej wersji dodatku z PHP. To musielibyśmy zainstalować kolejną wersję oprogramowania u nas w systemie. Powoduje to nieco zamieszanie. Jeśli zrobimy to w wirtualnej maszynie, ustawimy sobie środowisko, wykonamy to, co mieliśmy wykonać w danej aplikacji, zamykamy wirtualną maszynę, lecz nie kasujemy jej. Jeśli wówczas nastąpi za pół roku, za rok koniec zmiany lub poprawy tego programu, to nie musimy znów, odinstalowałem, muszę zainstalować znowu ten dodatek. Po prostu odpalamy tą wirtualną maszynę, zmieniamy to, mamy zmieniać, zamykamy, zapominamy o wszystkim. To obejmuje te dwa punkty. No i to już powoli zbliżamy się do końca. Na zakończenie jeszcze tylko taka ciekawostka. Oczywiście nie usiłuję nikogo przekonywać do tego, które formatowanie kodu jest lepsze, bo o to było duże batalii. Ja uważam, że oba standardy są dobre, jeśli tylko używamy ich spójnie w całym projekcie. Jednak, jeśli chcemy na szybko sprawdzić, na przykładzie kodowanie A i B, jeśli chcemy na szybko zrezygnować z pomyślnego IPA i sprawić, żeby rezultat został wykonany, w pierwszym przypadku musimy dwie linijki zakomentować, w drugiej tylko jeden. To tylko taka ciekawostka na zakończenie. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Jeszcze wspomnę, że wszystkie materiały są dostępne na stronie internetowej. Tak, słucham? Ja pytam, czy były prowadzone jakieś testy, które pokazały szybkość pracy bez skrótów i ze skrótem? Nie przypominam sobie, żeby były, ale no radzę spróbować. Samemu na pewno zauważysz wzrost wydajności. Mógłbyś zademonstrować, napisać kawałek kodu z wykorzystaniem tej twojej magii, żeby niestety na tym laptopie nie mam praktycznie nic. Zresztą widać, jak on działa. Więc tak wiesz, ale środowisko sobie robimy tak, żeby pracować w nim jak najwydajniej. Pracujemy na danym jednym środowisku, 8 godzin na przykład, pracujesz na jednym komputerze. Na tym niestety nie zademonstruję. Tak co? Zauważyłeś wzrost wydajności na
tak, na drugim mam stale otwartego Firefoxa z tym, co zmieniam. Na pierwszym, przypuśćmy w środowisku, edytuję dany plik, daną akcję. Naciskam skrót klawiszowy, otwiera mi się Firefox, patrzę tylko na drugi monitor, co się zmieniło. Nie wychodzę z tej aplikacji, na drugiej automatycznie mi się odświeża. Jest różnica pomiędzy naciskami. Przypuśćmy, że chcesz odświeżyć Firefoxa. Aby to zrobić, musisz nacisnąć Alt-Tab i nie zawsze Firefox jest następnym programem. Czasem jest któryś z kolei. Więc musisz nacisnąć Alt-Tab, czasem kilka razy. Przejdź do przeglądarki, Ctrl-R. Czasem pojawia się okienko, czy chcesz wysłać formularz ponownie. Musisz to zatwierdzić Enterem. Wrócić do środowiska. Zajmuje troszkę czasu. Nie aż tak dużo, ale zajmuje. Natomiast nacisnąć... Czasami masz odpalonego manuala, inną przeglądarkę, jeśli testujesz w kilku przeglądarkach. Przypuśćmy, jak testuję kod na kilku przeglądarkach, Opera, Firefox, Explorer, też pominę milczenie to, ale testuję na trzech przeglądarkach, mam je otworzone. Do każdego mam przypięty skrót i muszę sprawdzić, czy dana część kodu zadziała poprawnie w każdej przeglądarce. Naciskam po prostu i do każdej przeglądarki masz osobny skrót. Możesz nawet, jeśli chcesz, podpiąć do wszystkich, aczkolwiek ja tego nie używam. I skróty te automatycznie odpalają ci te przeglądarki. Tak, ale warunkiem jest używanie twoich skrótów. Nie moich. Tu chodzi o to, żebyście napisali własne skróty pod wasze te. To są tylko przykłady. Możecie je ściągnąć, dowolnie edytować. Chodzi głównie o to, aby się cały czas rozwijać, starać się automatyzować, by przypuszczalnie za rok ta prezentacja by była inna. Ty, jeśli znajdziesz lepszy sposób, to go użyjesz. Po co masz użyć tego sposobu, jeśli wydaje ci się, że coś będzie szybsze? Chodzi o to, aby starać się znajdować te szybsze metody i je implementować, zacząć używać.